witamy Was w takiej oto pięknej scenerii. Tak, dzisiaj spaliśmy. Farunia. Idziemy szukać sobie na dzisiaj jakieś lokum, bo dzisiaj bierzemy hostel, nie? Burek. Tak. I taka bułeczka z czekoladą. Kefir smakowy. A to polecamy, nie? Tak, to jest dobry. I czym? Kefir Orman Mayvale. Swoje kotki kupiłam, które jest w Uzbekistanie i którą chciałam przywieźć, już miałam wcześniej, ale jej kupiłam taki coś, żeby oznaczyć, że ona jest domowa, bo ona non stop przyleje się na zewnątrz, a to już nie dla mojej kotki, nie będę to brała do Uzbekistanu, to kupiliśmy koło hostelu, mam, nie wiem, jakieś 10 kotów, to dla nich kupiłam. Tutaj Turcy bardzo troszczą się o zwierzęta, szczególnie o koty. Tak. No i a propos tego, dzisiaj była ciekawa sytuacja w sklepie, jak kupowaliśmy te rzeczy dla Falki kota i dla tych ulicznych. Tak, kupowaliśmy i ja tak bokiem ucha słyszę, że pan wchodzi i mówi, czy są jakieś suche karmy. Pani mówi, że tak, że coś tam za kilo jest, nie wiem, 15 lir, a za 2 kilo jest 25 lir. On, że dobra, niech będzie ta za 25 lir za 2 kilo. I że mówi, że no, że chciałbym kotem posypać na dworze, czyli że ulicznym kotem, bo chciałby to dać. I to się bardzo miło tak naprawdę. Chodzi po prostu, tak kupuje jakąś karmę, żeby nakarmić ulicznych kotów. No posypać. I tak tu robi naprawdę sporo osób, bo co chwilę mijamy jakieś miski takie. W poprzednich miastach też, nie? W poprzednich miski też. Miski z nasypaną karmą albo z nalaną wodą, stoją, nie? No. To jest bardzo naprawdę miło, że oni tak dbają o te koty, nie? Tak. Zaraz cię zjedzą wszystko. Nakarmione wszystkie. Farunia zaproponowała, żebyśmy poszli na punkt widokowy. To nie ja zaproponowałam, ja nie lubię chodzić na takie rzeczy. Czemu? No bo nie widzisz, cały czas idziemy w górę. Takie wrażenie, że im bardziej idziemy do góry, tym bardziej te domy fajne wyglądają. Czyli bogatsze są, nie? A w Izmirze było na przykład odwrotnie. Odwrotnie, no. Co ciekawe, że każdy dom jest biały. Biały i z takimi okienkami niebieskimi. Moja kosztowała 7, twoja 6,50 i kola kosztowała 5,95, czyli moje kosztowało najdroższe. Dobra, kupiliśmy lot taki. Łącznie ile zapłaciliśmy? 20 zł. Ej, 20 lir, czyli że jakieś 8 zł. Klima, wifi, minibar, czy czegoś trzeba więcej dla szczęścia. Co ciekawe? Bodrumi mają fajny piekarnie, naprawdę. No. I nie są drogie. Mi też się podobają. I jakieś takie ciekawe rzeczy mamy. Kupiliśmy bułeczkę sobie z pistacjami. Idziemy szukać tych młynów, tak? Młyn to się nazywa? Tak, no. Ale na razie nie, chodzimy, ich nie ma. Okay.
caught in West Side Story, don't feel pretty anymore. A jeśli chodzi o te młyny i wiatraki, to tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, dokąd idziemy, bo na mapie, który używamy, na Maps.me, jest zaznaczony punkt, który się nazywa Wiatraki. I obok jest punkt widokowy, też punkt zaznaczony jako punkt widokowy i chcemy zobaczyć, czy jest tam coś ciekawego. A jeszcze a propos tych wiatraków, bo nawiasem mówiąc o Bodrum nie za wiele wiemy, ale chyba wiatraki są jakiegoś rodzaju symbolem tego miasta, bo bardzo często pojawiają się na pocztówkach i na magnesach, nie? Ale generalnie to chodzi o to, że sobie teraz spacerujemy po mieście nad brzegiem. Sorry, że nie robimy jakichś tam super ciekawych rzeczy, ale po prostu sobie tutaj odpoczywamy, bo tutaj jest taki odpoczywalny klimat. Odpoczywalny klimat, no. I wiecie co? Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że to miejsce bardzo nam się kojarzy z jednym w ogóle z naszych ulubionych miejsc. To samo chciałam powiedzieć. To nie było wyreżyserowane jakby to. Tak. No, bardzo nam się kojarzy z Teneryfą. Właśnie, wiecie dlaczego chciałam? Bo ta uliczka mocno jest podobna, jak tak idę teraz i patrzę. Lately we've been half-hearted. West Side Story, don't feel pretty anymore. Dobra, wyszliśmy. Widoczki są naprawdę zacne. Ale z tymi młynami jest taki problem, że żaden z nich nie ma tego, wiecie, wiatraczka, nie? No, podpadały już stare. Ale idziemy i tak zobaczyć z bliska, bo czemu nie? Tak, jak już doszliśmy pewnie tutaj. Kto bogatemu zabroni, nie? Ale nie jest łatwo, wam powiem. Naprawdę, to jest tylko dla... O, znów to jest mój pochód drugi raz w górę. Tak, Farunia drugi raz w górę, drugi raz w górę. Jestem. No, ale mówię wam, to jest tylko i wyłącznie dla najwytrwalszych, dla najlepiej wyekwipowanych, dla najmocniejszych. Ej, czyli podoba mi się. Nas. Fajnie jest, wiecie? Popatrzcie. No, I've been trying to be my own guiding star, but it appears it hasn't taken me very far. I've tried to be my own all in all and everything, but it's just been a hard and arduous thing. Jak dla mnie jest to póki co największe pozytywne zaskoczenie chyba całej tej podróży. W ogóle nic nie oczekiwałem po tym mieście. Przyznam się szczerze, że bardziej tutaj przyjechałem dlatego, że ty chciałaś. Okazało się, że te punkty widokowe tutaj na miasto są naprawdę bardzo piękne. I te młyny naprawdę fajne są. Mimo, że są zniszczone, to z zachodem słońca to po prostu tak współgra, że miodzio. Nawet tutaj, Farunia znalazła taki... Ale to fajne jest. Nie, fajnie, no morze, góry, domy białe. Nie, naprawdę fajnie. W takim greckim stylu. Tak, wydaje mi się, że się czują bliscy kulturowo do Grecji, dlatego to jest w takim greckim stylu zachowane. Bardzo fajnie i przyjemnie i polecam. Co ciekawe, te domy na pewno już odrestaurowane, czyli że zbudowane tak, wiesz, jak to powiesz? Odrestaurowane. Odrestaurowane te domy, na pewno widać, ale nikt tych stylów nie zmienia, nie widać to. Domy są bardzo nowoczesne, tak to wygląda, ale ten zachował ten taki styl jakby. To my już wracamy pomalutku do hostelu, bo musimy się przebrać. Mi się podobało. Mi też się podobało. Musimy się przebrać i potem idziemy sobie na plażę posiedzieć, nogi pomoczyć, może albo się wykąpać, nie? Kto wie, no. Kto wie. Ja też się boję. Możemy wolniej? Korkujemy są. A, nie boi się. Jesteśmy na placu zabaw. Cofamy się o 10 lat do tyłu. Nie, jakie 10 lat? Ja jakieś pół roku maksymalnie. Tak. Trzeba przyznać, że jest bardzo fajnie wyekwipowany ten plac zabaw. Tak, no. Nie? Fajnie zrobiony taki. O, ja bym chciał do tej wieży wejść, ale się wstydzę to. Ale nie, tam jest jakiś pan też. Ale on za synem czy za córką jeździ? No, wiesz, za to synem niego nie masz. Tak, niby za synem chodzi, ale się bawi jednocześnie. Tak, ja też tak myślę, wiesz, specjalny tam las. Dobra, chodź tam na tamtą bujawkę. Nikogo nie ma, chodźmy. Dawaj do mnie teraz.
Ale fajne, nie? Fajnie jest być dzieckiem, nie? No! Naprawdę nie wyobrażacie sobie, jaka frajda. Wiecie, muszę wam powiedzieć, że zawód youtubera to jest naprawdę ciężka charówka, nie? Odbija nam totalnie od tej roboty. Jak oceniasz zabawę? Bardzo fajne, ale ja byłam zawsze słaba na takie rzeczy, bo mi jak chodziliśmy do takich parków atrakcji? No. Atrakcyjne gdzie są? Rozrywki, parki rozrywki. Park rozrywki? To za mną było bardzo ekonomiczne zawsze, bo mama brała mniej Nigina chciała prawie na każdym i wytrzymywała. A ja tak na dwóch, trzech i potem mi się chciało wymiotować. I tak dziwnie się czułam, bardzo mi się kręciło w głowie, bo mam brzusznicę. No. Więc tak samo miałam tutaj już tak słabo. Bardzo przyjemna pogoda, nie sądzisz? Na górze tak po prostu było zimno, a teraz na dole tak jest przyjemnie, naprawdę. I chociaż jest woda, no stop idziemy koło wody, nie? Ale w ogóle z tej wody nie wieje, nie wiem. Naprawdę bardzo fajne miasto. Bodrum 10 na 10. O kurde, 10 na 10. Tak. Istanbul 7 na 10. Izmir 7 na 10. Bodrum 10 na 10. A Efes? Efes 10 na 10. Tak? Tak. Nie, Bodrum jest naprawdę, zobacz, piękny. Jakby jeszcze ja miałam tutaj moto, sobie bym jeździła tutaj. No. Jak na przykład... A nie, to jest samochód. Jak taki może być stary? Stary, ale fajny. Tylko bym się nauczył jeszcze jeździć, bo ja się boję jeździć takimi rzeczami. No, dopiero niedawno na rowerze się nauczyłaś jeździć, więc wszystko w swoim czasie. Tak. Widzieliście tą sytuację przed chwilą? Był jakiś taki malutki obcokrajowiec i czterech albo pięciu takich byczków z Turcji, nie? On się do nich rzucał, coś tam, no. On się do nich rzucał, coś miał do nich pretensje, oni do niego po prostu mówili, dobrze, odejdź, nie jesteś niegrzeczny, odejdź. A on cały czas się tak rzucał, jak taki, wiecie, czasami takie małe pieski tak atakują takie duże psy, a te duże psy w ogóle nie reagują, nie? To tak mi się skojarzyło z tą sytuacją. Myślę, że w konfrontacji nie miałby zbyt wielkich szans. Ale bardzo dziwiło mnie opanowanie tamtych chłopaków. Tak, oni tak stoją, że okej, nie? Oni chyba wiedzieli, że jeżeli go dotkną, to mogą go zabić i to by mu groziło konsekwencjami. Tak, i bali się tego zrobić, dotykać w ogóle. A takie spokojne miasteczko, nie? A też się tu zdarzają. No ale oni co, oni tak jak zrozumiałam, gdzieś nie wiem, z czego to w ogóle wynika, nie wiem co. No. Ale oni mówili, że okej, dobra, po prostu idź sobie dalej. On, wiesz, wraca i coś do niego gada i gada. No. Jakby oni go uderzyli raz, to było masakra z nim. Każdy z nich jakby po razie go uderzył. Ale że wiesz co zrobiła, nie wiem czy to było widać, dziewczyna podeszła tak, uderzyła chyba kogoś. No też coś takiego słychać zrobiły. Było, taki plask. Tak, jeden z nich powiedział, ej co ty w ogóle robisz, coś takiego, coś w tym stylu, nie? Więc to było, wiesz... Śmiesznie.